Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 136. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Tradycyjnie na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 89, wersetu od 2 do 19. Na wieki będę opiewał łaski Pana. Moimi ustami będę głosił Twą wierność przez wszystkie pokolenia. Albowiem powiedziałem, na wieki zostanie ugruntowana łaska, utrwalona Twoja wierność jak niebiosa. Zawarłem przymierze z moim wybrańcem. Przysiągłem słudze memu Dawidowi utrwale na wieki Twoje potomstwo i tron Twój utrwale z pokolenia na pokolenie. Niebiosa wysławiają cuda Twoje Panie. I wierność Twoją w Radzie Świętych, bo któż na obłokach będzie równy Panu, któż wśród synów Bożych będzie do Pana podobny? Bóg w Radzie Świętych przejmuje bojaźnią, wielki jest i straszny ponad wszystkich wokół Niego. Panie, Boże zastępów, któż równy jest Tobie? Potężny jesteś, Panie, a wierność Twoja w krąg Ciebie otacza. Ty ujarzmiasz pyszne morze, ty poskramiasz jego wzdęte bałwany, ty podeptałeś Rahaba jak padlinę, rozproszyłeś twych wrogów możnym twym ramieniem. Twoje jest niebo i twoja jest ziemia. Ty założyłeś świat wraz z tym, co go napełnia. Ty stworzyłeś północ i południe. Tabor i Hermon wykrzykują radośnie na cześć twego imienia. Ty masz ramię pełne potęgi, mocna jest ręka Twoja i Twoja prawica wzniesiona. Podstawą Twego tronu sprawiedliwość i prawo, przed Tobą kroczą łaska i wierność. Szczęśliwy lud, co umie się radować, chodzi o Panie w świetle Twego oblicza. Cieszą się zawsze Twoim imieniem, wywyższa ich Twoja sprawiedliwość. Bo Ty jesteś blaskiem ich potęgi, a Twoja przychylność moc naszą podnosi. Bo puklesz nasz należy do Pana, a król nasz do świętego Izraela. Rozdziały 17 i 18 z pierwszej Księgi Królewskiej wprowadzają postać proroka Eliasza i opisują jego działalność w kontekście konfliktu z królem Achabem oraz kultem Baala. Proszę zwrócić uwagę na próbę, jakiej Eliasz poddaje proroków Bala. Prorok Eliasz z Tiszbę w Gileadzie rzekł do Achaba: Na życie pana, Boga Izraela, któremu służę, nie będzie w tych latach ani rosy, ani deszczu, dopóki nie powiem. Potem pan skierował do niego to słowo. Odejdź stąd i udaj się na wschód, aby ukryć się przy potoku Kerit, który jest na wschód od Jordanu. Wodę będziesz pił z potoku, krukom zaś kazałem, żeby cię tam żywiły. Poszedł więc, aby uczynić według rozkazu pańskiego, i podążył, żeby zamieszkać przy potoku Kerit na wschód od Jordanu. A kruki przynosiły mu rano chleb i mięso wieczorem, wodę zaś pił z potoku. Lecz po pewnym czasie potok wysechł, gdyż w kraju nie padał deszcz. Wówczas pan skierował do niego to słowo: Wstań, idź do Sarepty koło Sydonu i tam będziesz mógł zamieszkać, albowiem kazałem tam pewnej wdowie, aby cię żywiła. Wtedy wstał i zaraz poszedł do Sarepty. Kiedy wchodził do bramy tego miasta, pewna wdowa zbierała tam sobie drwa. Zawołał ją i powiedział: Daj mi proszę trochę wody w naczyniu, abym się napił. Ona zaś zaraz poszła, aby jej nabrać, ale zawołał za nią i rzekł: Weź proszę dla mnie i kromkę chleba. Na to odrzekła: Na życie pana, boga twego, już nie mam pieczywa, tylko garść mąki w dzbanie i trochę oliwy w baryłce. Właśnie zbieram kilka kawałków drewna, i kiedy przyjdę, przyrządzę sobie i memu synowi strawę. Zjemy to. A potem pomrzemy. Eliasz zaś jej powiedział: Nie bój się, idź, zrób jak rzekłaś, tylko najpierw zrób mi z tego mały podpłomyk dla mnie i przynieś mi, a sobie i swemu synowi zrobisz potem. Bo tak mówi Pan Bóg Izraela: dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie opróżni się aż do dnia, w którym Pan spuści deszcz na ziemię. Poszła więc i zrobiła, jak Eliasz powiedział, a potem zjadł on i ona oraz jej syn, i tak było co dzień. Dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy nie opróżniła się, zgodnie z obietnicą, którą pan wypowiedział przez Eliasza. Po tych wydarzeniach zachorował syn tej kobiety, będącej głową rodziny. Niebawem jego choroba tak bardzo się wzmogła, że przestał oddychać. Wówczas powiedziała ona Eliaszowi, Czego ty, mężu Boży, chcesz ode mnie? Czy po to przyszedłeś do mnie, aby mi przypomnieć moją winę i przyprawić o śmierć mego syna? Na to Eliasz jej odpowiedział: Daj mi twego syna. Następnie, wziąwszy go z jej łona, zaniósł go do górnej izby, gdzie sam mieszkał, i położył go na swoim łóżku. Potem, wzywając pana, rzekł: O panie, Boże mój, czy nawet na wdowę, u której zamieszkałem, sprowadzasz nieszczęście, dopuszczając śmierć jej syna? Później trzykrotnie rozciągnął się na dziecku i znów wzywając pana, rzekł: O panie Boże mój, błagam cię, niech dusza tego dziecka wróci do niego. Pan zaś wysłuchał wołania Eliasza, gdyż dusza dziecka powróciła do niego, a ono ożyło. Wówczas Eliasz wziął dziecko i zniósł z górnej izby tego domu, i zaraz oddał je matce. Następnie Eliasz rzekł: Patrz, syn twój żyje. A wtedy ta kobieta powiedziała do Eliasza: Teraz już wiem, że naprawdę jesteś mężem Bożym, i słowo pańskie na twoich ustach jest prawdą. Po upływie wielu dni w trzecim roku, pan skierował do Eliasza to słowo: Idź. Pokaż się Ahabowi, albowiem ześle deszcz na ziemię. Poszedł więc Eliasz, aby pokazać się Achabowi, a wtedy w Samarii panował głód. Achab wezwał Obadjasza, zarządcę pałacu, a Obadjasz odznaczał się wielką bojaźnią pańską, bo gdy Izabel tępiła proroków pańskich, wówczas Obadjasz zaopiekował się stu prorokami, ukrył ich po pięćdziesięciu w grocie i żywił ich chlebem i wodą. Otóż Achab powiedział do Obadjasza: Ruszaj przez kraj w kierunku wszystkich wód i do wszystkich potoków. Może gdzieś znajdziemy trawę, to wyżywimy konie i muły, i nie zamożymy bydła. Potem podzielili między siebie kraj, aby go obejść. Achab poszedł osobno jedną drogą, Obadjasz zaś poszedł osobno drugą drogą. Kiedy Obadjasz był w drodze, zdarzyło się, że właśnie spotkał go Eliasz. A on go poznał i padłszy na twarz, powiedział: Czyś to ty, panie mój, Eliaszu? Eliasz mu odpowiedział: Ja. Idź, powiedz swemu panu, oto jest Eliasz. Obadiasz zaś rzekł: Czym zgrzeszyłem, że wydajesz twego sługę na śmierć z ręki Achaba? Na życie pana, boga twego, nie ma narodu ani królestwa, do którego by nie posłał mój pan, aby cię odszukać. Gdy zaś powiedziano: Nie ma to kazał przysięgać każdemu królestwu i każdemu narodowi, że Ciebie nie można znaleźć. Ty zaś teraz mówisz, idź, powiedz Twemu Panu, oto jest Eliasz. Przecież może się zdarzyć, że kiedy ja odejdę od Ciebie, to tchnienie pańskie uniesie Ciebie nie wiem dokąd. Gdy zaś przyjdę powiedzieć Achabowi, a on Cię nie znajdzie, to wówczas może mnie zabić. A wszak Twój sługa boi się Pana od swojej młodości». Czyż nie oznajmiono memu panu, co uczyniłem, kiedy Izabel zabijała proroków pańskich? Jak wówczas ukryłem stu ludzi spośród proroków pańskich po pięćdziesięciu w grocie i żywiłem ich chlebem i wodą. A ty teraz mówisz: Idź, powiedz twemu panu, oto jest Eliasz, ależ on mnie zabije. Na to Eliasz odpowiedział: Na życie pana zastępów, któremu służę, na pewno dziś mu się pokaże. Obadiasz więc poszedł naprzeciw Achaba, zaraz go zawiadomił. Achab zaś poszedł naprzeciw Eliasza. Gdy Achab zobaczył Eliasza, powiedział mu: To ty jesteś ten dręczyciel Izraela. A on mu odrzekł: Nie ja dręczę Izraela, ale właśnie ty i ród twego ojca waszym porzucaniem przykazań pańskich. A ponadto ty poszedłeś za baalami. Teraz więc wydaj rozkaz, aby zgromadzono przy mnie całego Izraela na górze Karmel, a także 450 proroków Baala oraz 400 proroków Ashery, stołowników Izebel. Achab rozesłał polecenie wszystkim Izraelitom i zgromadził proroków na górze Karmel. Wówczas Eliasz przybliżył się do całego ludu i rzekł: Jak długo będziecie chwiać się na obie strony? Jeżeli Jachwe jest prawdziwym Bogiem, to jemu służcie, a jeżeli Baal, to służcie jemu. Na to nie odpowiedzieli mu ani słowa. Wtedy Eliasz przemówił do ludu: Tylko ja sam ocalałem jako prorok Pański. Proroków zaś Baala jest czterystu pięćdziesięciu. Wobec tego niech nam dadzą dwa młode cielce. Oni niech wybiorą sobie jednego cielca i porąbią go, oraz niech go umieszczą na drwach. Ale ognia niech nie podkładają. Ja zaś oprawię drugiego cielca oraz umieszczę na drwach i też ognia nie podłożę. Potem Wy będziecie wzywać imienia waszego Boga, a następnie ja będę wzywać imienia Pana, aby się okazało, że ten Bóg, który odpowie ogniem, jest naprawdę Bogiem. Cały lud odpowiadając na to zawołał: Dobry pomysł. Eliasz więc rzekł do proroków Baala. Wybierzcie sobie jednego młodego cielca i zacznijcie pierwsi, bo was jest więcej. Następnie wzywajcie imienia waszego Boga, ale ognia nie podkładajcie. Wzięli więc cielca i oprawili go, a potem wzywali imienia Baala od rana aż do południa, wołając: O Baalu, odpowiedz nam. Ale nie było ani głosu, ani odpowiedzi. Zaczęli więc tańczyć, przyklękając przy ołtarzu, który przygotowali. Kiedy zaś nastało południe, Eliasz szydził z nich, mówiąc: Wołajcie głośniej, bo to Bóg, więc może jest zamyślony albo zajęty, albo udaje się w drogę. Może on śpi, więc niech się obudzi. Potem wołali głośniej i kaleczyli się według swojego zwyczaju mieczami oraz oszczepami, aż się pokrwawili. Kiedy już południe minęło, oni jeszcze prorokowali aż do czasu składania ofiary pokarmowej ale nie było ani głosu, ani odpowiedzi, ani też dowodu uwagi. Wreszcie Eliasz przemówił do ludu – przybliżcie się do mnie. A oni przybliżyli się do niego, po czym naprawił rozwalony ołtarz pański. Eliasz wziął dwanaście kamieni według liczby pokoleń potomków Jakuba, któremu Pan powiedział – imię Twoje będzie Izrael. Następnie ułożył kamienie na kształt ołtarza ku czci Pana – i wykopał dokoła ołtarza rów o pojemności dwóch sea ziarna. Potem ułożył drwa i porąbawszy młodego cielca, położył go na tych drwach i rozkazał Napełnijcie cztery dzbany wodą i wylejcie na palenie oraz na drwa. Potem polecił Wykonajcie to drugi raz. Oni zaś to wykonali. I znów nakazał Wykonajcie trzeci raz. Oni zaś wykonali to po raz trzeci, aż woda oblała ołtarz dokoła i napełniła też rów. Następnie, w porze składania ofiary pokarmowej, prorok Eliasz wystąpił i rzekł: O panie, boże Abrahama, Izaaka oraz Izraela, niech dziś będzie wiadomo, że ty jesteś Bogiem w Izraelu. A ja, twój sługa, na twój rozkaz to wszystko uczyniłem. Wysłuchaj mnie, o panie. Wysłuchaj, aby ten lud zrozumiał, że Ty, o Panie, jesteś Bogiem, i Ty znów nawracasz ich serca. A wówczas spadł ogień od Pana i strawił żertwę i drwa, oraz kamienie i muł, jak i też pochłonął wodę z rowu. Cały lud to ujrzał i padł na twarz, a potem rzekł: Naprawdę Pan jest Bogiem, naprawdę Pan jest Bogiem. Eliasz zaś im rozkazał. Chwytajcie proroków Baala, niech żaden z nich nie ujdzie. Zaraz więc ich schwytali. Eliasz zaś sprowadził ich nad potok Kiszon i tam ich wytracił. Potem Eliasz powiedział Achabowi: Idź, jedz i pij, bo słyszę odgłos deszczu. Achab zatem poszedł jeść i pić, a Eliasz wszedł na szczyt karmelu i pochyliwszy się ku ziemi, wtulił twarz między kolana. Potem powiedział swemu słudze, podejdź no, spójrz w stronę morza. On podszedł, spojrzał i wnet powiedział, nie ma nic. Na to mu odrzekł, wracaj siedem razy. Za siódmym razem sługa powiedział, oto obłok mały jak dłoń człowieka podnosi się z morza. Wtedy mu rozkazał, idź powiedz Ahabowi, zaprzęgaj i odjeżdżaj, aby cię deszcz nie zaskoczył. Niebawem chmury oraz wiatr zaciemniły niebo i spadła ulewa, więc Achab wsiadł na wóz i udał się do Izrael, a ręka pańska wspomogła Eliasza, by przepasawszy swe biodra, pobiegł przed Achabem w kierunku Izrael. Rozdział 20 dziejów apostolskich przedstawia dalsze etapy podróży misyjnej świętego Pawła Apostoła. Gdy ustały rozruchy, Paweł przywołał uczniów, dodał im ducha, pożegnał się i wyruszył w drogę do Macedonii. Przeszedłszy przez owe strony, udzielił tamtejszym uczniom wielu napomnień. Potem przybył do Grecji. Kiedy po trzymiesięcznym pobycie zamierzał odpłynąć do Syrii, Żydzi uknuli przeciwko niemu spisek. Postanowił więc wracać przez Macedonię. Aż do Azji towarzyszył mu Sopater, syn Pyrusa z Berei, z Tesaloniczan Arystarch i Sekundus, Gajus z Derbe i Tymoteusz, a z Azji Tychik i Trofim. Ci poszli naprzód i czekali na nas w Troadzie, a my odpłynęliśmy z Filipii po święcie prześników i po pięciu dniach przybyliśmy do nich do Troady, gdzie spędziliśmy siedem dni. W pierwszym dniu po szabacie, kiedy zebraliśmy się na łamanie chleba, Paweł, który nazajutrz zamierzał odjechać, przemawiał do braci i przedłużył mowę aż do północy. Wiele lamp paliło się w górnej sali, gdzie byliśmy zebrani. Pewien młodzieniec imieniem Eutych siedział na oknie pogrążony w głębokim śnie. Kiedy Paweł przedłużał przemówienie, ten zmożony snem spadł z trzeciego piętra na dół. Podniesiono go martwego. Paweł, zszedłszy na dół, przypadł do niego i wziął go w ramiona. Nie trwóżcie się, powiedział, bo on żyje. I wszedł na górę, łamał chleb i spożywał, a mówił jeszcze długo, bo aż do świtu. Potem wyruszył w drogę, a chłopca obecni tam odprowadzili żywego i doznali niemałej radości. My zaś wsiadłszy wcześniej na okręt, Popłynęliśmy do Assos, skąd mieliśmy zabrać Pawła, bo tak zarządził, chcąc iść pieszo. Kiedy spotkał się z nami w Assos, zabraliśmy go. Przybyliśmy do Mityleny. Odpłynąwszy stamtąd, znaleźliśmy się na zajutrz naprzeciw Chios, a następnego dnia przybyliśmy na Samos. Dzień później dotarliśmy do Miletu, gdyż Paweł postanowił ominąć Efes, aby nie tracić czasu w Azji. Spieszył się bowiem, aby, jeśli to możliwe, być na dzień pięćdziesiątnicy w Jerozolimie. Z miletu posłał do Efezu i wezwał starszych kościoła. A gdy do niego przybyli, przemówił do nich: Wy wiecie, jaki byłem z wami przez cały czas od pierwszej chwili, kiedy stanąłem w Azji. Jak służyłem panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które mnie spotkały z powodu zasadzek Żydów. Jak nie uchylałem się tchórzliwie od niczego, co pożyteczne, także przemawiałem i nauczałem Was publicznie i po domach, nawołując zarówno Żydów, jak i Greków do nawrócenia się do Boga i do uwierzenia w Pana naszego Jezusa. A teraz, przynagrany przez ducha, udaję się do Jeruzalem. Nie wiem, co mnie tam spotka. Oprócz tego, że czekają mnie więzy i utrapienia, o czym zapewnia mnie Duch Święty w każdym mieście. Lecz ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i posługiwania, które otrzymałem od Pana Jezusa, bylebym dał świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. Wiem teraz, że wy wszyscy, wśród których po drodze głosiłem Królestwo, już mnie nie ujrzycie. Dlatego oświadczam Wam dzisiaj, nie jestem winien niczyjej krwi. Bo nie uchylałem się tchórzliwie od głoszenia Wam całej woli Bożej. Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym Duch Święty ustanowił Was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między Was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród Was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata, w dzień i w nocy, nie przestawałem ze łzami upominać każdego z Was. A teraz polecam Was Bogu i Słowu Jego łaski, władnemu zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi. Nie pożądałem srebra ani złota, ani szaty niczyjej. Sami wiecie, że te ręce zarabiały na potrzeby moje i moich towarzyszy. We wszystkim pokazałem Wam, że tak pracując trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, które On sam wypowiedział. Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem z nimi wszystkimi. Wtedy wszyscy wybuchnęli wielkim płaczem. Rzucali się Pawłowi na szyję i całowali go, smucąc się najbardziej z tego, co powiedział, że już nigdy go nie zobaczą. Potem odprowadzili go na okręt. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. до услушения